W telewizji słucham, że rząd dba o emerytów, że lepiej się żyje emerytom niż kiedyś. Przepraszam, że tak powiem, ale to jest gówno prawda. Się chwalą, że waloryzacja za to najwyższa od dawna, że 15%. Pieprzą głupoty, że się słuchać nie da. Teraz waloryzacja będzie, czy to wystarczy, żeby godnie żyć, czy... Coraz lepiej jak za Tuska. Przy Tusku nie było takich waloryzacji, nie było żadnych... Ktoś się wyżywi, bo masz czego. Radnie oszukuje. Takiego rządu jak teraz jest, nie było jeszcze. Modlę się o to, żeby był Kaczyński. Proszę pana, nigdy w życiu. Pani mówi tak, że lepiej się żyje teraz za PiSu niż się żyło, tak? No naturalnie, że tak, no po prostu to jest tylko nienawiść ludzka. Bo naleję pana. O, tu pani coś. Jedna pani mnie chciała pogryźć. Ja na przykład w tej chwili jak chcę to kupić, to na lekarstwo mi brak. Na obiad i bułkę z mlekiem. Przyszła pani, po prostu stanęła tu w drzwiach, poprosiła o coś do jedzenia, bo jest głodna. Pani Grażynka się popłakała, następnego dnia tych osób się zjawiło 3 osoby, następnego, jeszcze kolejnego dnia 5 osób. Można do nas przyjść, można wpłacić pieniążki dla ludzi w potrzebie, robimy z tego paragon, każdy dostanie jeść. Ludzie głodują. Tu po południu na śmietniku można zobaczyć, jak sobie ludzie grzebią w warzywkach, żeby coś do domu uszczknąć. No ma jest na śmietniku, tak pomidora, marchew leży. Ludzie tu wychodzą i wybierają, niestety. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Rząd chwali się wysoką, prawie 15% waloryzacją emerytur, no i tym, że dba o emerytów. Co na to emeryci, czy pod rządami PiSu żyją godnie? O tym dzisiaj w komentarzach. Adam Feder, zapraszam. Jak się emerytom żyje? Przyszedłem popytać, czy godnie, czy niegodnie? No, cudownie nam się żyje. Żartuje pani chyba? I żartuję. Ma pan rację. Jeszcze nie dostałam zawody za to. Jak dostanę, no to nie wiem. Chyba nie będziemy w ogóle płacić. A mi co, wyrzucą mnie z mieszkania? Rząd mówi, że właśnie daje tam 13, 14. Proszę pana, waloryzację teraz. Jakie 13, jakie 14? Po prostu opłaty ludzi. Ale proszę pana, co to jest za 13 i co to jest za 14? Dostanie pani mniej pieniędzy niż emeryturę, odtrącą pani podatek zdrowotny, wszystko. To są groszowe, to jest ochłap, proszę pana. Niech oni już nie cudują, że ludzie nie umieją liczyć. Ale no się chwalą, że waloryzacja za to najwyższa od dawna, że 15%. Wie pan, po prostu chcą mieć poparcie do wyboru. Proszę pana, nie powiem panu. Po cichu panu tylko by mogę powiedzieć. Pieprzą głupoty, że się słuchać nie da. Ja tego już nie słucham, bo już mnie głowa boli. To ci nie da słuchać. Chromolą z głupoty. Niech by coś zrobili dla tych ludzi. No co, sobie robią, kupują willę i nie wiadomo co, dotacje jakieś dają. A co zrobili dla tych? Proszę pana, niech pan idzie jako człowiek chory do szpitala. Zobaczy pan, co tam się dzieje. Jak tam jest. Właśnie byłam. Właśnie byłam, bo się rozchorowałam. To się nie da powiedzieć. Dziękuję bardzo. 15% teraz waloryzacji będzie. Jedną ręką dają, drugą odbierają. No i to jest tak. No tak. Niech emeryci nie narzekają. Takiego rządu jak teraz jest, nie było jeszcze. Ja się modlę, żeby on tak został jeszcze jak najdłużej. Ten rząd? Tak. A wystarcza pieniędzy na godne życie emerytom? No lepiej jak było przedtem, 5 lat temu, 10. Prawda? Tak. Jak był ten rząd tamten, bo 10 zł dokładali, po 5. No bo nie było inflacji. Tak. Tamten rząd to kłamcy, złodzieje. I nie powinni się w ogóle pokazywać. Ten rząd bardzo dobrze rządzi. I... Modlę, żeby był dalej. To. Modlę się o to, żeby był Kaczyński. Proszę pana, nigdy w życiu. No ale właśnie, bo tu mówią emeryci, że lepiej się żyje, a... Proszę pana, niech pan mnie nie prowokuje do wypowiedzi takich, bo ja, oglądając telewizję, mówię bardzo brzydkie wyrazy i boję się, że sąsiedzi tego słyszą góra-dół. No mówią, że waloryzacja 15%. Tak jest i nie wiedzą, co to jest 13, 14. Proszę pana, niech wierzą im dalej w te głupoty. Pani nie wierzy, no matko. Pani mówi tak, że lepiej się żyje teraz za PiSu niż się żyło, tak? No naturalnie, że tak, no po prostu to jest tylko nienawiść ludzka. Pani, bo naleje pana. O, tu pani coś... Jedna pani mnie chciała pogryźć za to, że ja ją przeprosiłam, niechcący ją trąciłam. Ręką powiedziała, że
Ja ją chciałam pogryźć, to ona mnie za to pogryzie. Nie no, po prostu jest taka nienawiść między ludźmi. Nie wiem dlaczego, no. Czy ludzie nie potrafią być obiektywni, no. Umówmy się, kiedyś dostałam 4 złote emerytury. No. Wyżej, więcej. Tak. A teraz 250 więcej. Więcej będzie. Nawet, do widzenia no, panu. No, ale inflacja, wie pan, jest wyższa, jeszcze drożyzna więcej zjada niż... Ale inflacja jest na całym świecie, nie tylko w Polsce. Ale... Czy, nie wiem, Polacy są nieświadomi, czy ale co? Ale to pani mówi, że lepiej się żyje. Tej pani chyba po mnie nie. Muszę iść kupić lekarstwa i zastanawiałam się, czy kupić lekarstwa. No muszę kupić lekarstwa, ale muszę kupić też coś do jedzenia. A emerytura będzie dopiero za jakiś czas. Najlepiej byłoby, żeby ten PiS już w ogóle przestał istnieć i przestał rządzić i żeby się w ogóle świat o nim zapomniał. Tak. Niech pani się tak trochę zastanowi, po 3 złote było i po 5 złotych było. No i widzi pani, no a to 250 też jeszcze ludzie narzekają. Pan ci powie, że Tusk jest fajny, no. Ale przy Tusku nie było takich waloryzacji, nie było żadnych... Ja się wyżywi, bo masz czego. Tak. Mhm. Radnie oszukuje, niszczy wszystko. Rząd mówi, że bardzo dobrze teraz emerytom. No już takie kłamstwa są, że... trzynastki, czternastki przecież i... Co? Niech pan sobie przeliczy tą trzynastkę. 100 zł na miesiąc. To co to jest? Teraz waloryzacja ma być, ale czy to wystarczy emerytom do godnego życia? Trzeba dużą torbę chyba wziąć na taką waloryzację. No 250 zł co najmniej. Aha, tak. Nie wiadomo na co, niech buty sobie to wsadzą. Myślę, że aż tak źle? Aż tak źle jest, naprawdę. Takie są ceny, że niesamowicie. Mamy ekonomistów takich tak. Do luftu. Zadawa się pytanie, czy to pokryje to, co się tu dzieje. Wie a panu pokryje? Bo mnie nie. I nie piję, i nie palę. A ci, co piją i palą, to co? A to już w ogóle. Czy da radę godnie żyć w Polsce, będąc emerytem w tych czasach? Nie, proszę pana. By było lepiej żyć w tamtym PRL-u, jak teraz. Aż tak? Tak, tak. Miałam pensję, poszłam do sklepu, ceny w każdym sklepie jednakowe, masło to tam 16, chleb 4, a teraz idziesz w jednym chlebie z 10, w drugim jest 8. No trzeba się szczypać ze wszystkim, jeść chleb ze smalcem, czasami pomidora do tego. Akurat ja to już na obiad jem bułkę z mlekiem, ale żeby tak ugotować i obiad, i śniadanie, i kolację, no to jest bardzo ciężko, brakuje. Na wszystko. Waloryzacje teraz będą wysokie, to że... Za waloryzację, ja już patrzyłam. To ja będę miała 1700, ale niecałe jakieś tak. No to, a co te 200 zł, jak 3300 zł przyszło za światło. Komorne 800 zł przyszło. W tej chwili jak chcę to kupić, to na lekarstwo mi brak. Bo pójdę po lekarstwo i zapłacę 200 zł, 300. Także nieciekawie. No ma pan te ogóreczki dla mnie? Dobra. 7,70. Ile? 7,70. Dwa ogóreczki. A ja? Na kanapeczki. Także jest nieciekawie, na pewno. Teraz waloryzacja będzie. Czy to wystarczy, żeby godnie żyć, czy... Coraz lepiej jak za Tuska. Ja zawsze głosowałam na PiS i będę głosować no. Na PiS. Oni zawsze coś robią, a Platforma to z tymi skurwysynami tylko się zadaje. Z którymi? No, z Putinem. Nie, no chyba nie, no też no, już... Nie. Przecież on cały czas dąży do tego. Waloryzacja 15%, no ale inflacja wyższa, a ceny jeszcze bardziej wzrosły przecież. To przyjdzie czas, że spadną. Te ceny? Pewnie. No, ale teraz te emerytury no, nie starczają ludziom, wie pani. Tu jest taki bar, gdzie emeryci mogą za darmo obiad zjeść, słyszała ja pani. Tak, ale ja nie ma jak ja sobie sama ugotuję. To takich jeszcze nie tego, nie próbowałam i nie będę, bo to jest, się nie nadaje jedzenie. Mhm. Rozumiem. Także dziękuję. Grzegorz Jędrzejczak, człowiek, który prowadzi bar Dosyta w Warszawie. Każdy może przyjść i zawiesić paragon dla
emeryta, dla głodnego emeryta. Dokładnie, dokładnie tak. Można do nas przyjść, można wpłacić pieniążki dla ludzi w potrzebie. Robimy z tego paragon, każdy dostanie jeść. A powiedz, jak to się w ogóle narodził ten temat, ten pomysł? Przyszła pani, po prostu stanęła tu w drzwiach, poprosiła o coś do jedzenia, bo jest głodna. No popłakała się, no pani Grażynka się popłakała, wyszła, zaprosiłem ją na drugi dzień. To poszło, po prostu następnego dnia tych osób się zjawiło 3 osoby, następnego 5 osób, 10, 15. W ciągu miesiąca dobrnęliśmy do 40 osób karmionych. Teraz jest to między 60 a 70 osób. Nie bezdomnych, tylko ludzi, którzy tu mieszkają, w tych blokach tutaj. Tak, to są ludzie, którzy tu mieszkają. Bezdomnych może mamy 4 lub 5 panów. Przychodzą naprawdę starsze panie, starsi panowie. Panie w wieku 80-90 lat. To są ludzie, którzy naprawdę przestali się wstydzić ubóstwa. Na początku wstydziły się. To były panie, które nie przychodziły tu same. Widzieliśmy, że chodzą tu w okolicy. Myśmy je wyłapywali wzrokiem, bo ktoś się kręcił gdzieś tam za płotem, zaglądał, patrzył tak, wiesz, Monika, leć, weź zapytaj, nie? No i to tak działało, że my chodziliśmy pod osoby tutaj do baru, no i żeśmy oswajali je z nami. To przychodzi taka pani Halinka, która jest zawsze uśmiechnięta, zawsze nam za wszystko dziękuję. O, ja, pan Jasio, to jest akurat mój sąsiad, który też jest uśmiechnięty. Jak trzeba, to ich pomoże. Część osób nie wierzyła. Wchodzili i się pytali, czy tu można zjeść darmowy obiad. Mówią, że im nie starcza, bo czynsze poszły w górę, prąd, wszystko poszło w górę, jedzenie poszło w górę, więc oni naprawdę no, nie mają. Tu przychodzi pani, która ma 1100 zł emerytury i ona mówi, 800 zł ma czynszu, 100 zł prąd i za co ona ma żyć? Kupcy z warzywniaków mówią, że kiedyś zdarzały się kradzieże takich rzeczy jak pomarańcza, jakieś mango, jakiś granat. Teraz giną 2 kartofle, 1 jabłko. 1 marchewka. To nie są kradzieże, żeby zarobić na tym, to są kradzieże, żeby zjeść. Ludzie głodują w Polsce? Tak, ludzie głodują. Ludzie naprawdę biorą tu po 1, po 2 ziemniaki, co się uda. Tu po południu na śmietniku można zobaczyć, jak sobie ludzie grzebią w warzywkach, żeby coś do domu uszczknąć. Ile ma pan emerytury? 1920 zł emerytury. 1920 zł? Tak. Jaki czynsz? No 800 zł. Gdyby tutaj pan nie przychodził po te obiady, to... Nie pan, no ja już pan mówię, mam tu na bazarku koleżków, koleżanki, którym pomogę towar wyłożyć. Zawsze coś mi poratują, czy ziemniaka, czy marchewkę, czy coś, zawsze domu coś się ugotuje. Wystawiają, to jak ktoś nie idzie towar, to ma jest na śmietniku, tak pomidora, marchew leży. Tak ludzie się wychodzą i wybierają, no niestety. Taka jest prawda. Taka jest prawda. No to kochany, niech do mnie przyjdzie. Co tu się wydarzyło? Gdzibki. Nic. I słuchaj, to jest nasza pani na obiadek, idzie do nas. W telewizji słucham, że rząd dba o emerytów, że lepiej się żyje emerytom niż kiedyś. Głodno, dużo nie powiem na ten temat. Przepraszam, że tak powiem, ale to jest gówno prawda. Czynsze są cholernie drogie. Ja w tej chwili nie zaglądałam do skrzynki, dopiero jak będę wracać. No więc już mówię, że wszystko podniesione. No i co mam zrobić? Pan Grzegorz dobrą robotę robi? Bardzo dobrą. Ta robota jest super. Dla nas, dla tych staruszków, niemogących, to jest naprawdę dobre. Ja mam niepełne lat 20 przepracowane, więc mam 80%. Bo akurat choroba mnie zgniotła. W tej chwili państwu powiem, ile ja mam emerytury. 944 zł. I ja muszę z tym żyć. I co dalej? Teraz niech dostanę te 250 zł, bo nie wiem, czy tam będę miała coś odjęte, czy nie. To ile będę miała? Niecałe 1200 zł z zasiłkiem opiekuńczym. No i teraz co? Jak żyć? Dopóki człowiek by mógł gdzieś jakąś pracę podjąć, to owszem. No tu byliśmy właśnie, taki bar też jest, gdzie można za darmo coś ciepłego zjeść. Proszę pana, to trzeba mieć charakter. Ja jestem taka, że nawet... Jakby prawie pieniędzy nie mam, to nie mówię do dzieci. To jest mój głupi charakter. Taki charakter, że nie myj, ale ręki nie wyciągniesz. No i co mam zrobić? I co mam zrobić? Ile, kochanie, już wyciągam? 7,50. No, widzi pan. I pyk, 3 śledzie no, i nie wiadomo mówię, na okazję. Ale mówię, jest rewaloryzacja nareszcie. Słyszałem, że giną w ogóle kartofle, że ludzie kradną kartofle. Kartofle nie giną, kradną rzeczy ludzie na sztuki, takie co łatwo zawinąć do kieszeni. Kartofli to raczej nie znikają. Jak ktoś potrzebuje kartofle, to powie, że jest głodny i dostanie te kartofle za darmo. No giną takie rzeczy jak surówki, pomidory giną. Coś, co jest drogie i właśnie łatwo schować do kieszeni.
Nieraz pomagamy, ale zazwyczaj osoby, które chcą pomocy, to mają honor i nie proszą o tą pomoc. A tu była pani przed chwilą, która widać, że potrzebuje, a mówi, no ręki nie wyciągnie, bo tak jest wychowana. Tak, tak, ta pani jest bardzo tak, bardzo znam ją i jest bardzo honorowa. I by nawet jakby miała dostać za darmo, nie wzięłaby tego po prostu. 12 zł. No to piszcie w komentarzach, co wy uważacie na ten temat. Czy emeryci żyją godnie w Polsce pod rządami PiS-u? A my widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku komentarzów. Na pewno jakiś niezwykle interesujący temat będzie. Adam Feder, do zobaczenia.